tym roku w ramach Światowych Dni Młodzieży nasz kraj odwiedził papież Franciszek. Jutro kończy 80 lat. Zapytaliśmy Polaków, czego mu życzą w tym dniu. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, żeby jak najdłużej pełnił swoją funkcję. Emerytury, jak jego poprzednik. Najlepsze rozwiązanie nie musi być dożywotnio, niech sobie chłopina odpocznie potem, no, po prostu. Cierpliwości do ludzi i tego, żeby wojen na świecie nie było. Zdrowia i decyzji takich, które będą dobre dla wszystkich. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i żeby poradził sobie z tym całym bałaganem, jaki istnieje. Żeby mu się udało doprowadzić, żeby do końca te reformy, które ten beton, który mu podlega, w końcu skruszał i coś się zaczęło normalnego dla nas ludzi w XXI wieku jednak zmienić i dziać. Myślę, że dużo zdrowia na pewno i dużo wytrwałości. Dalszej posługi, żeby wytrwał w tak ewoluującym kościele. Jeszcze bym mu życzył tego, żeby dał radę skruszyć to, co jest w polskim kościele, bo to jest najważniejsze. To jest jakby był osobny kościół poza Watykanem, więc to jest też dziwne państwo w państwie. No. Także no chyba tyle. No i przede wszystkim zdrowia, żeby żył długo. Dokładnie. Jeszcze. Zdrowia w takim wieku. Przede wszystkim zdrowia. No i to wszystko chyba, no co można. Najważniejsze. Najważniejsze, no bo w wieku 80 lat, no to jest jedyne, co przychodzi mi do głowy w tej chwili na myśl. Nie wiem, no zdrowia przede wszystkim, żebyśmy go mieli jak najdłużej z nami. Pokoju dla świata.